Na program zaprasza Orlen, właściciel stacji paliw w nowym formacie. Po świętach wielkanocnych witamy Was w kolejnym odcinku programu Za Kierownicą. Mamy nadzieję, że obok czasu spędzonego z bliskimi znaleźliście choć kilka chwil na to, by wyrwać się gdzieś na krótką przejażdżkę swoimi czterema kółkami. Dziś w naszym programie test kultowego samochodu, polskiego hitu eksportowego z lat 80. i rozmowa z kierowcą wyścigowym pochodzącym z Opola, który swoją przygodę z motorsportem zaczynał ponad 30 lat temu. Będzie też poradnik Kuby Przygońskiego z Orlen Teamu oraz kącik bezpieczeństwa i kilka motoryzacyjnych ciekawostek, którymi niczym jak przed OS-em rozpoczniemy ten odcinek. Czy jest możliwe, by seryjnie produkowanym autem z silnikiem spalinowym spod świateł ruszać z przyspieszeniem porównywalnym do bolidów F1? Już niedługo jak najbardziej będzie to możliwe. Wszystko za sprawą Dodge Challenger SRT Demon, którego produkcja ma ruszyć latem tego roku. Wóz ten, wyposażony w doładowany silnik V8 o pojemności 6,2 litra, ma generować aż 850 koni mechanicznych i setkę osiągać w 2,3 sekundy. SRT będzie dostosowany do zasilania paliwem 91-oktanowym lub wyścigowym paliwem 100-oktanowym, na którym ma osiągać tak niesamowite przyspieszenie. Zapewne wynik taki nie byłby możliwy, gdyby nie fakt, że firma nowy model Challengera odchudziła o prawie 200 kg. Ilość wyprodukowanych egzemplarzy ma wynieść nieco ponad 3000 sztuk. Jak pokazuje ten przykład, producenci aut spalinowych nie odpuszczają w walce o prymat najszybszych sprinterów z firmami, które stawiają obecnie na hybrydy lub auta w pełni elektryczne. 104 lata temu Henry Ford uruchomił pierwszą na świecie ruchomą linię produkcyjną. Miało to miejsce w Highland Park w 1913 roku. Produkowany wówczas w fabryce firmy Model T, wyposażony w niemal 3-litrowy silnik o mocy 20 koni mechanicznych i dwubiegową skrzynię biegów, zjeżdżał z taśmy co 93 minuty. Wcześniej trwało to aż 12 godzin. Nowa linia produkcyjna okazała się wielkim sukcesem, a dzięki jej wdrożeniu cena modelu T spadła z 800 do około 300 dolarów. Co ciekawe, dzięki temu wzrosły też do 5 dolarów dziennie zarobki robotników pracujących przy taśmie, którzy wytwarzanego przez siebie Forda mogli kupić już za 4-miesięczną pensję. Tak, tak, po tej informacji też się bardzo rozmarzyliśmy, ale niestety te czasy już raczej nie wrócą. Warto przy okazji dodać, że Model T przeszedł do historii motoryzacji jako pierwszy samochód, do którego produkowano części zamienne. Amerykańskie studio Toyoty zaprezentowało na targach w Nowym Jorku nowego koncepcyjnego crossovera, który wygląda, jakby był zbudowany z klocków Lego. FT4X Concept, bo tak się nazywa, będzie wozem o modułowej konstrukcji nadwozia oraz wnętrza napędzanym na 4 koła. Projekt nawiązuje do znaku X, który jest widoczny w wyglądzie z przodu oraz boku auta. Podobną inspiracją dla stworzenia tego modelu była skrzynka na narzędzia. Dzięki temu auto ma zawierać wiele otwieranych, przesuwanych i obrotowych elementów, które maksymalnie zwiększają użyteczność wnętrza. Atutem nowego crossovera ma być awangardowy styl i co najważniejsze, maksymalna praktyczność ułatwiająca aktywne spędzanie czasu. Jedną z ciekawostek w tym wozie jest na pewno klapa bagażnika o nazwie Multi Hatch, która otwiera się poziomo i pionowo, raz dzieląc się na dwa skrzydła, które otwierają się na boki, oraz w drugiej opcji scalając oba skrzydła w jedną klapę, która podnosi się do góry jak w klasycznym kombi. Do wyboru pożądanego trybu wystarczy ustawienie pod odpowiednim kątem obrotowej, nowocześnie wystylizowanej klamki. Czy nowy koncept kar Toyoty będzie kiedyś produkowany seryjnie? Nie wiadomo, ale nowy projekt pokazuje, że japońskich inżynierów stać na naprawdę śmiałe motoryzacyjne eksperymenty. Audi w kolejnych 2 latach planuje powiększyć swoją rodzinę SUV-ów. W 2018 roku na rynku zadebiutuje model Q8, a rok później Q4. Nowa Q8 będzie podobnych rozmiarów co dobrze znane wszystkim Q7, ale model ten ma być nieco niżej zawieszony i posiadać dużo bardziej opływowe nadwozie. Cena ma zaczynać się od około 400 tysięcy złotych. Produkcja w fabryce w Bratysławie ruszy na początku przyszłego roku. Drugi model, czyli Q4, Audi będzie produkowało na Węgrzech, a jego cena ma wahać się od 120 do 140 tysięcy złotych.
Technicznie ma bazować na wprowadzonym do salonów na początku bieżącego roku modelu Q5, który obok Audi Q2 testowaliśmy kilka odcinków temu w naszym programie. Zainteresowanych tymi testami zapraszamy na stronę oraz konto TVP3 Opole w serwisie YouTube. W tym roku mija 50 lat, od kiedy z taśmy produkcyjnej zjechał pierwszy model tego auta. Ta niewątpliwa legenda polskiej motoryzacji to samochód, który kiedyś był bardzo popularny w naszym kraju, a jeden z jego egzemplarzy można by uznać wręcz za gwiazdę filmową. Niektórzy z Was pewnie domyślają się, że mówię o znanej z serialu Zmiennicy taksówce, o numerze bocznym 1313. Na umówiony test kolejnego samochodu jechaliśmy z Piotrem w bardzo sentymentalnym nastroju. Obaj dobrze znaliśmy to auto z naszych dziecinnych lat. Po drodze, w czasie rozmowy okazało się, że pierwsze duże Fiaty do obu rodzin zostały kupione od naszych wujków. Mój z Warszawy, a Piotra z Ciechanowa, pod Warszawą. Już ten zbieg okoliczności sprawił, że czuliśmy spore podekscytowanie tym spotkaniem i byliśmy prawie pewni, że test ten będzie szczególny, bo pełen odniesień do naszej młodości. Tym razem trafiliśmy w okolice Kędzierzyna-Koźla, gdzie w uroczych zakątkach miasta oraz wśród wyjątkowo malowniczo położonego obok jeziora Dębowa mogliśmy spokojnie i w skupieniu przyjrzeć się oraz pojeździć samochodem, który dziś obok popularnej syrenki Malucha czy Poloneza jest jednym z symboli PRL-u. Historia tego auta zaczyna się 22 grudnia 1965 roku, kiedy to firmy Fiat Auto oraz Moto Import podpisały umowę o licencji na produkcję modelu nazwanego roboczo 1315. Dzień ten do dziś uchodzi za początek powstania tego wozu. Duży Fiat, bo tak najczęściej nazywano go w naszym kraju, powstał jako następca dla konstrukcyjnie przestarzałej już Warszawy. Był połączeniem dwóch włoskich konstrukcji, modelu 1300-1500 i Fiata 125. Na początku stosowano silniki o pojemnościach 1,3 i 1,5 litra oraz czterobiegową skrzynię biegów. W późniejszych wersjach pojawiły się jednostki napędowe z Poloneza i przekładnie pięciobiegowe oraz silniki diesla. Pierwsze egzemplarze dostępne były jako czterodrzwiowy sedan, ale w 1970 roku z taśmy produkcyjnej zjechały też modele kombi, a trzy lata później pick-upy. Łącznie powstało ponad 1 400 000 sztuk tego auta. Co ciekawe, aż 870 tysięcy trafiło na eksport. Niektórym może się wydawać, że to nieprawdopodobna informacja, ale auto to było eksportowane do ponad 80 krajów świata. I to nie tylko do Rumunii czy Jugosławii, ale na przykład do Kolumbii czy na Wyspy Kanaryjskie. Na początku produkcji dużego Fiata jego cena była dość wysoka i często oznaczała wydatek oszczędności całego życia. Kiedy jednak w FSO dostatecznie opanowano proces produkcji, zaczęto modyfikować jego konstrukcję i pozbawiać go wielu opcji wyposażenia. Zamiast chromowanych dodatków stosowano chociażby coraz bardziej popularne elementy z plastiku. Zabiegi te spowodowały, że w latach 80. auto można było kupić za 3-roczne pensje. Szczerze jednak mówiąc, nie był to już ten sam wóz, co jego pierwowzór. Użytkownicy coraz częściej narzekali na słabą jakość i usterki, które zdarzały się częściej niż w pierwszych modelach auta. 1 stycznia 1983 roku wygasła umowa licencyjna między firmą Fiat a FSO. Testowany przez nas model pochodzi właśnie z tego roku i nie nazywa się już polski Fiat 125P, tylko FSO 125P. Egzemplarz ten jest wyposażony w grill z pierwszych modeli auta oraz dodatkowe oryginalne światła rajdowe. Posiada też piękną kierownicę dostępną wyłącznie w wersji Monte Carlo. Siadając w Fiacie na miejscu kierowcy, czujemy się trochę jakbyśmy przenieśli się w czasie. Choćby za sprawą oryginalnego radia marki Unitra, czy charakterystycznego paskowego prędkościomierza zwanego przez niektórych termometrem. Po rozruchu silnika auto zaczyna mruczeć przyjemnie i co ciekawe przy schodzeniu obrotów w dół wpada w rezonans niczym najbardziej wyszukane jednostki napędowe w rasowych wozach wyścigowych.
Niestety próba manewrowania samochodem na parkingu szybko sprowadza nas na ziemię. Brak wspomagania kierownicy sprawia, że nawet silni mężczyźni muszą się sporo napracować, by wyjechać autem na drogę. Potem jednak jest naprawdę przyjemnie. No, może nie licząc kilku drobnych problemów z biciem drugiego biegu czy hamulcami, które w porównaniu do współczesnych aut niespecjalnie wzmagają poczucie bezpieczeństwa. Z drugiej jednak strony sentyment i przyjemność wynikająca z faktu jazdy autem, które kiedyś było moim pierwszym po zdanym egzaminie na prawo jazdy, jest nie do opisania słowami. Korzystając z okazji, że jedziemy polskim Fiatem 125P, a taki samochód właśnie był zarówno w mojej, jak i Piotra rodzinie, będą teraz podwójne podziękowania i jedne przeprosiny. Podziękowania za to, że zarówno Piotr, jak i ja mieliśmy okazję jeździć u naszych tatusiów na kolanach za kółkami tych samochodów. A przeprosiny ode mnie za to, że jeden z naszych dwóch rozbiłem mojemu tacie na latarni. Tato, przepraszam. Zadbane Fiaty 125P to dziś prawdziwa gratka dla fanów tego auta. Nie wszyscy wiedzą też, że samochody te występowały jako kabriolety czy sześciodrzwiowe limuzyny. Stworzono nawet egzemplarz z nadwoziem coupé. Oczywiście były też modele rajdowe naszego bohatera narodowego. 105-konny Akropolis czy wspominany już 98-konny Monte Carlo, które z sukcesami ukończyły wiele imprez sportowych w Polsce i na świecie. Zarówno Piotrowi, jak i mi test ten sprawił dużo frajdy, bo obaj od najmłodszych lat wychowywaliśmy się obok tego symbolu polskiej motoryzacji. A my witamy w kolejnej rozmowie z kolejnym gościem. Długo namawiałem Cię, Tomku, i w końcu się zdecydowałeś. Naszym gościem jest dzisiaj kierowca wyścigowy Tomasz Chamielec. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam Państwa. Jak każdy z nas używasz samochodu na co dzień, ale oprócz tego byłeś też zawodnikiem, który się normalnie ścigał samochodami. 30 lat temu gdzieś zacząłem swoją przygodę. Zaczynałem od malucha. No, w tamtych czasach to był powszechny pojazd. Mhm. Bardzo wymagający, można powiedzieć, w kierowaniu, ale naprawdę dawał dużo frajdy. Był ten mały Fiat, no i potem pewnie poszło coś do przodu, jakby ruszyło się. Zaczęły się troszkę bardziej profesjonalne historie. Opowiedz o tym. No tak, później w następnym moim autem było Clio Renault. Przepiękny samochód, bardzo szybki, wymagający niesamowitych zdolności od kierowcy, bo był bardzo nerwisty, bo on krótki, lekki i bardzo mocny. I napęd tylko na przednią oś. I to było takie, można powiedzieć, zwieńczenie wszystkiego. Te auta czteronapędowe nie dawały takiej satysfakcji. Były ciężkie. Całkiem inne wrażenia są w samochodzie. Tomku, a ile mniej więcej razy startowałeś w wyścigu festiwalowym, czy w tych wyścigach górskich u nas? Całe później moje życie spędziłem w górach, tak można powiedzieć. Początek się zaczynał właśnie tym moim Clio, które było tak zwaną N-ką, więc autem seryjnym, gdzie nie wolno było żadnych przeróbek mieć. Więc to było na tyle dobre, że te auta były bardzo porównywalne. Co udało Ci się w czasie tych wyścigów osiągnąć? Tak, co pamiętasz najlepiej? Co było dla Ciebie najbardziej wartościowe? Na pewno tytuł wicemistrza Polski w wyścigach górskich w klasie tam, to była chyba już H2000, jak dobrze pamiętam. Mhm. To już są auta mocno przerobione. Wiem, że ciągle jesteś przy sporcie motorowym w jakimś sensie. Prowadzę tor kartingowy ogólnie w Opolu. Zaczęło się to też bardzo dawno, bo w 99 roku z kolegą otworzyliśmy tor w Opolu na ulicy Magazynowej. Chcieliśmy po prostu, żeby dzieci i dorośli mieli gdzie się wyżywać. Tomku, miałeś okazję zobaczyć naszych poprzednich gości w programie. Jakie miałbyś rady dla tych, którzy dopiero będą u nas gościć? Jeżeli chodzi oczywiście o technikę jazdy gokartem. Na pewno trzeba jechać, może nie całkiem powoli, ale starać się, żeby tego karta nie wprowadzać w za duży poślizg. Każdy poślizg jest to strata czasu i to potężna. Trzeba jak najkrótszą drogę sobie znaleźć. Który zakręt na tym torze jest najbardziej taki trudny do przejechania? Ten zakręt w środku hali jest dosyć trudny. Naprawdę trzeba się wczuć w gokarda, już w hamulce. Nawet przy paru okrążeniach, jak się robi, hamulce się zagrzewają, więc one całkiem naszej biorą. Więc następne hamowanie trzeba wyprzedzić sobie ten fakt, że teraz, a nie powiedzmy pół sekundy później, bo przejedziemy ten zakręt praktycznie za daleko i cały czas leci do piachu, można powiedzieć. A w jakim wieku najmłodsi mogą zacząć przygodę z gokartami? Na naszym torze jest to, można powiedzieć, ewenement, bo mamy dwa mikrokarty tak zwane
I tam dzieci tak naprawdę już od 1 metra wzrostu, więc tak 3-4-latkowie zaczynają normalnie, samodzielnie jeździć u nas. Macie takich zawodników? Tak, mamy. 4-latki, które chodzą po miesiącu po szkółce, to jest po prostu poezja, jak się na to patrzy. To jest nieprawdopodobne, że dziecko w takim wieku zaczyna ogarniać to wszystko. Może nie zostanie mistrzem kierownicy, ale na pewno gdzieś mu to w życiu się przyda, bo jeżdżą w różnych warunkach. Jest mokro, jest nawet niekiedy śnieg jakiś tam nam popada, popruszy i te dzieci jadą i naprawdę rozważnie jadą i szybko. Tomku, bardzo pięknie Ci dziękuję za tą rozmowę. Fajnie było zobaczyć te emocje, te wspomnienia, bo widać, że ciągle gdzieś ta etylina krąży po Twoich żyłach i ciągle masz bardzo dużo w sobie takiej mocy motoryzacyjnej. Bardzo Ci pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że to nie nasze ostatnie spotkanie. Mam nadzieję. I teraz najciekawsza rzecz. Jak każdego gościa zapraszam Cię na jazdę go-kartem po naszym torze. No Tomku, muszę Ci powiedzieć, że widać, że jesteś u siebie, 21.60, do tej pory najlepszy czas. Szału nie ma, ale powiem szczerze, tak, teraz był bardziej pokazany taki styl driftowy, żeby pokazać, co taki kart potrafi, że tak naprawdę da się takim kartem jechać cały czas slajdem. Czyli rozumiesz, że to jest jakaś wzmocniona wersja, tak? Tak, jest to 16-konny kart, do niego mogą wsiadać już praktycznie każdy, kto zrobi dobry czas na zwykłym gokardzie, więc tylko na małym torze 22, na dużym 42. Co jest fajne, ma 2 razy więcej mocy, a 2 razy ciężej nim zrobić dobry czas. Z tego względu, że podkręca do jazdy bokiem, a nie szybko. Ktoś, kto wsiada pierwszy raz po jeździe takim zwykłym gokardem do niego, to robi gorszy czas niż taką zwykłą 200. Tomku, kartkę zostawiam Ci na pamiątkę i jeszcze raz przepięknie dziękuję, że dałeś nam się namówić na występ w programie Po długich namowach. W samochodach występują najczęściej 2 rodzaje napędu, które wśród kierowców mają swoich zwolenników i przeciwników. Są też tacy, którzy nie wyobrażają sobie jazdy wozem innym niż napędzanym na wszystkie 4 koła. O zaletach i wadach stosowanych w naszych autach rozwiązań opowie nam kierowca rajdowy Kuba Przygoński. Mamy 3 rodzaje napędu w samochodach. Napęd na 4 koła, który według mnie i wydaje mi się według wszystkich jest najbezpieczniejszy. Pomaga w wielu opresjach tak naprawdę. Łatwiej się jeździ samochodem, który ma napęd na 4 koła, bo w tych podstawowych rzeczach pada śnieg, jest ślisko, no to zawsze te 4 koła jakoś nas wyciągną z tego śniegu i będziemy mogli wyjechać. Ale są też minusy, no większy koszt i też może minimalnie większe spalanie. Najbardziej popularnym napędem jest napęd na przednią oś. Praktycznie każdy takim samochodem jeździ. A najprzyjemniejszym i dla mnie najfajniejszym napędem jest to napęd na tylną oś. Tak jak ten samochód za mną, no, te samochody na tylną oś, no, tak według mnie dają najwięcej frajdy. Czas na kącik bezpieczeństwa, w którym pokażemy kilka niebezpiecznych sytuacji. Jedną z nich można potraktować prawie w kategorii cudu na drodze. Kierowca samochodu osobowego podejmuje decyzję o wyprzedzaniu. W niewłaściwym momencie ograniczona widoczność. Samochód ciężarowy przesłania tą widoczność, przeciwka nadjeżdża motocykl, gdy samochód osobowy znajduje się na wysokości samochodu ciężarowego, spotykają się. Cudem kierowca motocykla przejeżdża pomiędzy samochodem ciężarowym a osobowym,
zimna krew motocyklisty powoduje, że nie dochodzi do tragedii. Wina, moim zdaniem, ewidentnie jest tutaj kierowcy samochodu osobowego, który powinien się odpowiednio upewnić, czy może wyprzedzać. Natomiast nie powinniśmy w tym momencie przeceniać też prędkości motocykla. Jeżeli ona była zbyt duża, to kierowca samochodu osobowego nie miał żadnych szans, żeby odpowiednio tę decyzję podjąć. Jeżeli to było 150-160 km na godzinę, nie mamy żadnych szans, żeby prawidłowo ocenić sytuację. Dwa pasy ruchu w jednym kierunku, jeden z kierujących zmienia pas ruchu, próbuje wjechać na lewy pasek ruchu, robi to bardzo, bardzo powoli, natomiast lewym pasem ruchu jedzie inny pojazd, nadjeżdża też z niewielką prędkością, natomiast to boczne uderzenie potrafi wygenerować tak dużą siłę, że wprawia ten drugi pojazd w ruch obrotowy, przewraca się na dach. Jeżeli samochód przewraca się na dach, jest to bardzo niebezpieczne dla osób znajdujących się w pojeździe. Po pierwsze, niezapięte osoby w pasy potrafią naprawdę doznać niebezpiecznych uszkodzeń ciała, łącznie z urazem kręgosłupa czy nawet śmiercią. Inne przedmioty, które są luźne w pojeździe, one w niekontrolowany sposób wbijają się w ciała. A teraz konkurs, w którym można wygrać darmową jazdę gokartem. Oto pytanie. W jakim samochodzie swoją karierę kierowcy wyścigowego zaczynał nasz dzisiejszy gość Tomasz Kamielec? Odpowiedzi udzielajcie pod postem z tym odcinkiem programu na facebookowym profilu TVP3 Opole. Pierwsza osoba, która odpowie poprawnie, wygrywa. Linki do naszego programu w internecie znajdziecie również na profilach Motoryzacja w Polsce i Zapomniana Motoryzacja, które są pełne nowinek i ciekawostek dla wszystkich fanów czterech kółek. I to wszystko na dziś. Dziękujemy Wam pięknie i życzymy szerokiej i przyczepnej drogi. Do zobaczenia. Program zaprasza Orlen, właściciel stacji paliw w nowym formacie.